Gminy zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą musiały dopłacić do transportu publicznego za zeszły rok prawie 208 milionów złotych. To nie tylko pokrycie większych niż planowano kosztów przewozów, ale też inwestycji. Miasta, które muszą dopłacić najwięcej, jeszcze nie wiedzą, skąd zdobędą pieniądze. Jednak sytuacją zaskoczone nie są. Fatima Orlińska. Najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych do transportu publicznego będą musiały dopłacić Katowice. I już dziś wiadomo, że trudno będzie wygospodarować taką kwotę z powodu niestabilnej sytuacji finansowej samorządów. Pewna formuła wyliczenia składki dla poszczególnych miast wymaga korekty i miasto Katowice od dłuższego czasu sygnalizuje to. To jest dobro wspólne. Musimy wspólnie znaleźć właściwe rozwiązanie i trudno jest tutaj narzucić z punktu widzenia największego miasta metropolii to najwłaściwsze rozwiązanie, ale jednak szukamy takich rozwiązań, które w przyszłości umożliwią nam jasne i czytelne podejmowanie właśnie decyzji w planowaniu, tak żeby ta składka zmienna, czyli ta część, którą miasta bezpośrednio wpłacają do budżetu transportu, była jasno określona. Stąd też między innymi wniosek Katowic o przesunięcie rozmów na temat uregulowania niedopłaty na inny termin. Wniosek, który uzyskał akceptację i projekt uchwały w tej sprawie nie był głosowany na Środowym Zgromadzeniu GZM. Jak tłumaczył wiceprezydent Katowic, po wyborach w kilku miastach metropolii nastąpiła zmiana władzy, a nowi prezydenci i burmistrzowie powinni mieć czas na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i wyliczeniami za poprzedni rok. Sytuacja powtarza się właściwie co roku, bo co roku założona kwota na utrzymanie komunikacji okazuje się zbyt mała. Te różnice wynikają zarówno z zadań inwestycyjnych i tak mamy w tym roku, że w tej kwocie prawie 208 milionów złotych, mniej więcej połowa to są zaszyte, tak powiedzmy, w składce zmiennej inwestycje w infrastrukturę tramwajową, a kolejne ponad 100 milionów złotych to kwota, to wzrost kwoty wynikającej ze wzrostu cen energii, wzrostu cen paliw, wzrostu kosztów pracy. Poza Katowicami, które do transportu będą musiały dopłacić 69 milionów złotych, sporo zapłaci również Sosnowiec, bo prawie 23 miliony złotych. Ponad 14 milionów przypadnie na Chorzów i ponad 19 milionów na Bytom. Jak jednak przyznają samorządowcy, sytuacja była do przewidzenia ze względu na dynamikę rynku i specyfikę transportu publicznego. To nie znaczy, że mamy w swoich budżetach zabezpieczone takie pieniądze. Każdy z prezydentów, czy też niemal każdy z prezydentów i burmistrzów, z którym rozmawiałem dzisiaj, rozmawiałem wcześniej, ma ogromne problemy finansowe z zabezpieczeniem środków na realizację swoich podstawowych zadań w tym roku, więc sytuacja jest bardzo trudna. Stąd też dzisiaj ten projekt został ściągnięty z porządku obrad, żeby jeszcze o nim rozmawiać. To jednak tylko odłożenie w czasie czegoś, co jest nieuniknione. Na dodatek niedługo Metropolia przedstawi wyliczenia składek na rok 2025, które zapewne będą wyższe niż zaproponowane na ten rok.